15 października 2024 roku wybraliśmy się na wydarzenie o nazwie Nielegalny Day organizowane na strzelnicy Batalion w Chociwlu. Głównym organizatorem wydarzenia był sklep nielegalny ze Szczecina. W imprezie mogli wziąć udział członkowie Stowarzyszenia Braterstwo, członkowie Stowarzyszenia Batalion oraz abonenci strzelnicy, a także goście sklepu nielegalny. My pojechaliśmy tam jako wystawcy. Z jednej strony wydawnictwo Strzelecka Pasja z naszą nową książką Strzelaj Bezpiecznie, a z drugiej strony jako Tactical, producent kabur przyszłości wykonanych w pełni z włókna węglowego, o których będzie w dalszej części materiału. Ujęcia, które tutaj widzicie, pokazują wjazd na strzelnicę Batalion w Chociwlu, który nie jest do końca taki oczywisty, ponieważ strzelnica jest lekko ukryta. Strzelnica Batalion posiada w tym momencie 6 osi strzeleckich, 3 25, 2 50 i 1 setkę. I tak prezentowała się przed rozpoczęciem wydarzenia. Czas rozłożyć stanowisko. Zapraszam na relację. Bartek. Jesteśmy dzisiaj na bardzo ciekawym wydarzeniu, ponownie na strzelnicy Batalion w Chociwlu. Jest to nielegalny day, jednocześnie połączony z zakończeniem sezonu. Można dzisiaj wziąć udział w zawodach, korzystając z bardzo ciekawej broni dostarczonej przez nielegalny, a nielegalny to jest sklep, tak gdyby ktoś nie wiedział, w Szczecinie. Do rozegrania jest kilka konkurencji, aczkolwiek zawody nie są zrobione w takiej bardzo klasycznej formie, tylko bardziej na luzie. Można skorzystać na nich z różnej broni, z karabinów, z pistoletów. Zresztą chodźcie zobaczyć. Chodźcie, a z opcją broni, super. YouTube, nie? Także... Zobaczcie, jaki fajny szkieleton generalnie. Zobaczmy sobie go, jak fajnie środeczek pracuje. No, moim zdaniem to się będzie brudzić, pan twierdzi, że nie. Ale... Barykady z drabiny z kamienia, nie? Ciekawe, ciekawe. Taka strzelba. On jest ciężki. On jest zbudowany... Nie wiem, może leżała w wodzie długo. Natomiast ja mam ten karabin zrobiony tak, żeby sobie chodzić na strzelnicę, sobie 100 metrów, 300 metrów. A Warmin. Bardzo grubą lufę, 15 w standardzie. Standard daje grubą precyzję.
z nielegalnego dali nam kilka modeli broni do pokazu. Mamy tutaj dobrze znaną TS-2 CZ-kę. No całkiem ciekawy ten port przy magazynku, aczkolwiek konstrukcja już jest chwilę na rynku. Także wielu strzelców już ją zna. Natomiast całkiem ciekawy, widzę tutaj KMR L02. Całkiem fajnie, manipulatory, zrzut magazynka, grip. Ciekawy pistolet. To jest ładny zamek. Dobra, arma Zeka AZP1. Również pierwszy raz w rękach. Super 2. Kurczę, te nazwy mają coraz lepsze. Okej. Również bardzo ciekawy pistolet. No taka dynamiczna, odważna stylistyka. A fajny grip, manipulatory, jak do sportu. Ciekawy pistolet. I kolejne stanowisko, tym razem strzelecka pasja i Bartek. Bardzo tak ciekawa jest osoba, bo pisarz, a wydawca. Do tego pisarz, wydawca i do tego wytwórca Kabur, jakby jeszcze mało tego. Poopowiadaj nam. Cześć, Piotrek. Wystawiamy się na Hociwlu z naszymi dwoma produktami. Przede wszystkim są to książki strzeleckie skierowane do czarnoprochowców, ale też do strzelców współczesnych. Tutaj nasza premiera dzisiaj, Strzelaj Bezpiecznie, książka o wielu obszarach strzelectwa w ujęciu bezpieczeństwa. Drugi temat to kabury wykonane z czystego włókna węglowego. Opowiedz coś więcej o tych kaburach. Widzę, że ona jest opuszczana. Czy istnieje jakaś możliwość regulacji szybkiego wypięcia, wpięcia, żeby zamienić sobie na przykład miejsce? Tak, kabury staramy się wykonywać tak, żeby były modułowe. Tu akurat widzicie QLS-a z wymiennym systemem, także wypinam sobie P09, wrzucam kaburkę z Glockiem i jest, ok? Takie same produkujemy też na pasek. Generalnie to jest nasz świeży projekt, także część jeszcze udoskonalamy, nowe modele powstają, Glock, Shadowka 1911, na razie P09 dzisiaj przy sobie. Dobra, poza tym, że to jest tak naprawdę taki produkt premium, tak, ręcznej roboty, powiedzmy takie główne zalety i różnice pomiędzy kaburą klasyczną kajdeksową właśnie, a z takiego tworzywa. Przede wszystkim wytrzymałość i lekkość, to jest to, tak samo jak w przypadku samochodów sportowych, gdzie ten performance jest potrzebny po przekroju. No, nie da się ukryć, celujemy w wąską grupę strzelców, którzy wymagają czegoś więcej od kabury, a nie tego, żeby mieć taką samą kaburkę o takich samych parametrach jak cała większość, tylko po prostu chcą coś, co wygląda, ma performance, no i odróżnia się przede wszystkim. Co? Dzięki ślicznie. Serdecznie dzięki. Do zobaczenia. Trzeba przyznać, że organizatorzy wydarzenia spisali się na medal. Impreza była nie tylko ciekawa i dobrze zorganizowana, ale przede wszystkim bezpieczna. Podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym, a w szczególności instruktorom i sędziom. Oby więcej takich wydarzeń w przyszłości w naszej okolicy.